Czy można kupić jeszcze w jakiejś rozsądnej cenie pelet? Tak, peletu jest od groma, w bardzo fajnej cenie, ale oczywiście nie w naszym kraju. 1000 złotych tona. Proszę bardzo. Niemieckie magazyny, niemieckie sklepy. 199 złotych euro za tonę peletu. Niemcy, Francja, Belgia. Tam się tak bawią. A jak się bawią u nas? No to zaraz wam pokażę. Witam was bardzo serdecznie. Proszę bardzo. Polska, kraj miodem i mlekiem płynący. Proszę bardzo, 950 zł za 240 kg peletu olczyk. Ogólnie ten olczyk to chyba jest ze złota. Wszyscy go pragną. Olczyk, barlinek. Tylko że cena w tym przypadku zabija. Nie wiem, kto to nakręca, ale mam wrażenie, że ktoś kogoś tu robi w balona. 950 zł, 240 kg. Może podobny przykład. Proszę bardzo. Jedna paleta, wróć, jeden worek tego przepięknego produktu, 50 zł, 99 groszy. Warto powiedzieć sobie, że tak jak tu jeden kolega wspomniał w komentarzach, trocina to produkt uboczny. Swego czasu przypuszczam, że stolarnie chciały się go pozbyć jak najbardziej, jak najszybciej, po to, żeby zrobić miejsce na kolejne trociny. I nagle w Polsce trocina skoczyła do niewyobrażalnych cen. No i mamy co mamy. 50 zł za worek. Zaraz się okaże, że ten worek będzie kosztował 100 zł. Chory naród, chory lud. Pewnie ktoś kupi. Ja najbardziej zastanawiam się, po co było to całe czyste powietrze. Teraz rząd wręcz zaprasza nas wszystkich, tych, którzy mają kotły na węgiel. Kupujcie jak najbardziej. 3 tony dostaniecie po mniej niż 1000 zł. Znając polskie realia, będą takie kombinacje, takie wałki i to się pewnie uda. I to się pewnie uda, bo jak wiemy, na jedno domostwo są 3 tony, a Polak zrobi tak, że uda się wyciągnąć 3 tony od Zdzicha, 3 tony od Andrzeja, od jakiegoś Janusza, no i dzięki temu zrobi sobie zapasy. Twierdzą, że tak się nie da, to jest Polska, śmiejecie się z Rosji, Rosja stan umysłu, w Polsce nie lepiej. Także to, co się teraz tutaj pokazuje, o to jest dramat, prawda? To jest dramat na najbliższe miesiące. Ja sobie nie wyobrażam ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i mają zapłacić 2,5 tysiące za tonę peletu, gdzie potrzebują 4. Prosty rachunek na szybko, 4 razy 2,5 tysiąca. Wychodzi ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy za to, żeby w domu mieć ciepło, żeby w domu mieć ciepłą wodę. Ja się pytam, gdzie jest ten rząd, który powinien dbać o nas? Gdzie jest ten rząd, który powinien zatrzymać tą falę szaleństwa, która no, w tym momencie rozwija się na cały kraj? Dzisiaj, zaraz wam coś pokażę. Dzisiaj widziałem komentarz, gdzie jedna pani myśli, że wszyscy oszaleli, prawda? Zwariowali. I ta pani twierdzi, że jak jesteśmy tacy mądrzy wszyscy, to wyprodukujmy pelet za 1000 zł sami, a później za 1000 zł go sprzedajmy. Że cena 2-2,5 tysiąca to jest ok, bo zdrożało to tamto. Więc ja się pytam tej pani, jak to możliwe, że rok temu ten sam pelet kosztował 1000-1500 zł, wyprodukowanie go, myślę, że kosztowało naprawdę nieduże pieniądze i dzisiaj jest tak samo.
Co, ta trocina teraz nagle, nie wiadomo jaka, stała się droższa od złota? Jak to możliwe, że Niemcy, inne kraje potrafią to wyprodukować w miarę rozsądnej cenie, a oczywiście w Polsce jak zawsze musi być dramat, ktoś próbuje nakręcić tą całą machinę i sprzedać nam coś 200-300% droższe i jeszcze twierdzą, że jest wszystko ok. No nie jest ok. Nie wiadomo jak to się skończy. No na chwilę obecną nie wygląda to dobrze. No jestem sam ciekaw, czy te ceny spadną, czy będzie jakiś boom, bo na pewno ludzie teraz nie robią zakupów na łeb na szyję, tylko czekają. No i pytanie, kto kogo wyczeka? Czy kupujący wyczekają sprzedawcę, czy sprzedający wyczekają tych, którzy chcą kupić, czyli nas? Robi się naprawdę nerwowo na forach, na grupach, wyczuwa się taką nerwówkę. Oczywiście nie ma co się dziwić, każdy chce kupić ten opał na zimę w jak najlepszej cenie. A póki co, kiedy mamy 51 zł za worek, kiedy mamy prawie 1000 zł za 240 kg, co to jest 240 kg? Co niektórzy przypuszczam, to tyle wrzucą na raz do pieca i jest po temacie, prawda? No nie o to tu chodzi. Nie o to tu chodzi. Ja myślę, że jeżeli ktoś tam na górze nam nie pomoże, no to cienko to widzę. No i tak naprawdę, jak to jeden napisał, najlepszy pelet to będzie taki z opon i pewnie ma rację. Dwa razy nie mówić, pelet z opon również świetnie będzie się palił, a opon mamy pod dostatkiem. Pozdrawiam was serdecznie, napiszcie co o tym myślicie, czy za przeproszeniem jebnie jakaś bomba i to wszystko się pozmienia, czy niestety jesteśmy skazani na kosmiczne ceny. Pozdrawiam was, zostaw łapkę w górę, jakaś subskrypcja, trzymajcie się, cześć.